Tak, słucham? Dzień dobry, serdeczny JP. Ja dzwonię w sprawie ogłoszenia tutaj z tablicy. Tak, dzień dobry. Pani jest ta, co sprzedaje mikrofon Nówkę, tak? To nie jest nowa, to jest używane, ale przeze mnie. Aha, aha. Bo widzi pani, bo taki mikrofon Nówka to by mi się przydał, proszę pani, bo ja tutaj nagrywam ambitne rapsy. Proszę mi powiedzieć, jak on się sprawuje. Do czego pani potrzebuje? No, bo ja do ambitnych rapsów potrzebuję. A co to jest, to ja nie wiem. No wie pani, ambitne rapsy, to ja może zaprezentuję. No słucham. Pum, pcp, tu dzień dobry, to Nitro ma swoją myśl uwolnioną, gotów do walki jak robo i tak jak koprobo. Nitro miasto wyczyści, ale nie z pustą głową. Wie pani, takie ambitne rapsy. Tylko wie pani co, ta mikrofona jest do gotowania, a nie do miksowania. Ale proszę pani, tam pisze mikrofon Nówka. Nie, to chyba źle pani wyszukała, bo to jest mikrofala. A, mikrofalówka, nie mikrofon Nówka. A, to przepraszam. A coś mi się pojebało, bało, to przepraszam, przepraszam, serdeczny JP, przepraszam. Bardzo. Do widzenia. Do widzenia, pozdrawiam serdeczny JP. Halo? Halo, dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie ogłoszenia na tablicy.pl o prezerwatywy Passante. Tak. I mam parę pytań, bo teraz w tą niedzielę mam chrzciny i chciałbym zakupić kilka sztuk. I nie wiem, jaki jest czas wysyłki. Po zaksięgowaniu pieniążków na... No spokojnie, z tym nie będzie problemów, tylko jest taka tutaj sprawa, że chciałbym, żeby to było jakoś tak normalnie zapakowane, nie żeby było pisało, że prezerwatywy, bo zazwyczaj stary się rzuca o takie rzeczy, a wie pan teraz, ciężkie czasy, jak to się mówi, tak? Jest w kopercie nieopisanej. Aha, jest w kopercie nieopisanej, to dobrze. A nie ma żadnego problemu, żeby to na przykład na tatę wysłać, a ja to odbiorę po prostu? Adres podaje pan i wie pan. No dobrze, no to parafia Świętego Andrzeja. Dobrze. Ulica... Do widzenia. Ale czemu robi się... Robi pan jaja, tak? Nie. Czy ile pan tego chce? 30 sztuk. Opłaca się panu taką małą ilość? Wie pan, mam małego i na więcej mi, że tak powiem, nie pozwala ten przyrodzenie. A mówiłem panu, że tylko na chrzciny chciałbym zakupić, bo przyjadą dziewczyny i mamy się bawić po prostu do białego rana. To proszę napisać maila i ja panu odpowiem, dobrze? Dobrze, to pan mi odpowie. No to serdeczny odpowie, kłaniam się nisko aż po same kule. No halo? Dzień dobry. Dodzwoniłem się do pani z Roxy? Tak. Wie pani, dzwonię do pani, bo widzę, że pani proponuje też wyjazdy do klienta i jestem tym zainteresowany. Ale która godzina by cię interesowała tego wyjazdu, kochanie? Około godziny 22. No to około 22 będziesz musiał zadzwonić, bo ja mam klientów do 24 poumawianych, ale którzy muszą potwierdzić przed spotkaniem, a nie wszyscy potwierdzają, także nie obiecuję, to jest tylko kwestia po prostu ponownego zadzwonienia i informacji. A to może mi powiedz jeszcze, o której godzinie byś była wolna, że jeszcze nawet nikt się nie zapisał? Tak jak mówię, do 24, co później się każdy umawia, od 20. Także czekam na pierwszego, ale tak jak... A około godziny 24 miałabyś czas do mnie przyjechać? Jeżeli nie przyjedzie klient, to tak. A powiedz mi, gdzie ty jesteś? W Zabrzu, przy parafii Świętego Andrzeja. O, nie znam Zabrza, nie wiem, gdzie to jest. To jest, powiem ci, ulica Wolności, znasz ulicę Wolności, tak? Boże, to jest tak blisko, to czy... Czemu ty nie wpadniesz tutaj? Tu bym się zaprosiła, to cię tam nie wyjdzie. No, wiesz, ale nie wypada, żeby wikary chodził po takich miejscach. A ty przyjedziesz do nas na plebanie, ugościmy cię. Tylko jakoś tak stosownie ubrana byś musiała przyjechać. Mu się zakonnice rzucają. Znaczy, ugościmy cię, to mam rozumieć...
co tam jest, ilu was jest, jak to wygląda? Znaczy się, generalnie na plebanii mieszka 6 zakonnic, pani gosposia, 2 księdzy proboszczów i ja. Ale każdy ma swój pokój, więc nikt się nie powinien dowiedzieć. No to jak ja tam mam wejść na plebanię, to o takiej godzinie to wiadomo, bo no, tam zawsze gdzieś się kręci. Prawda? Ale tak, ktoś się kręci, ty po prostu musisz przyjechać dobrze, że tak powiem, nie możesz odsłaniać za dużo, od razu przejdziemy do pokoju, ja tam poinformuję panią gosposię, że po prostu jesteś moją, nie wiem, nauczycielką, nie wiem, języka angielskiego i tyle. No wiesz, ale powiem ci tak, że kochanie, na pewno pani cię w ogóle wyjdzie, nawet na godzinę przyjście tutaj. To jest prywatne mieszkanie, to jest rozwiązane mieszkanie, nikt nie będzie wiedział, kiedy wchodzisz, kiedy wychodzisz, nikt się nie zobaczy, czy oprócz mnie. Ale tylko, że ja całą noc bym potrzebował, bo wiesz, bo teraz no się dopiero... Zapraszam na całą noc, zapraszam jak najbardziej. No tylko, że wiesz, wolałbym u mnie, bo wiesz, bo u mnie i są kadzidła, i jest woda święcona, więc zawsze możemy się potem wykąpać. Wiesz, o co chodzi generalnie? No ja kadzidełka też mam, ale wodę też mam, tylko nie święcona. Ale to wiesz, możemy odprawić sakrament święcenia wody i już wtedy będzie woda, że tak powiem, zdatna do wypędzenia demonów z nas. Powiedz mi, ile ty masz lat? 28 lat. I jesteś tam jako kto? Jestem tam jako ksiądz wikary po seminarium. Właśnie jestem tutaj, że tak powiem, na praktykach dopiero. Pierwszy rok, że tak powiem, mnie tam przydzielili. Aha, i to jakbym przyjechał z 24, to ty chcesz do której godziny? Nie wiem, może do 6 rano, bo na 7 mamy różaniec tutaj z uczniami. Kochani, to ja bym i tak musiała o 5:15, po 5 mam wolności tramwaj, to ja bym mogła przed 5, musiałabym przed 5 najwcześniej wyjść. Najpóźniej. No dobrze. Tak jak mówię, każda godzina kosztuje 100 zł. Rozumiem. To właśnie chyba do każdej godziny, o ile się nie mylę, do każdej godziny 1000 zł. Poczekaj chwilę. Jak zawsze każda godzina 50 zł za rękowo? No, znaczy się każda godzina, ale musiałabym się jeszcze dowiedzieć, jak to wszystko wygląda, to ja mówię, ja to jestem dopiero 3 miesiące i wiem, że każda godzina dojazdu, każda godzina, oprócz tej stówy kosztuje 50 zł. I ja teraz nie wiem, czy na tyle godzin, czy to się wszystko wliczy w cenie, czy każdą godzinę osobno każą mi policzyć 50 zł. Także to trochę ale to i tak, a nie, spokojnie, wie pani, jak to się mówi, rzucają na tacę, to mamy tutaj, nie należymy, że tak powiem, do grupy społecznej, która jest biedna. Tylko ja mam jeszcze do ciebie takie pytania, co oferujesz w tej cenie, bo wiesz, ja pomimo, że jestem księdzem dopiero 2 lata, ale ja już wypróbowałem niektóre panie i wiesz, mam jasno ustalone po prostu rzeczy, które lubię robić i tych, których nie lubię robić. Aha, a to powiedz mi, co lubisz robić, to ci powiem. Więc tak, lubię anal. O, odpada. Teraz mówię. Ale czekaj, daj mi wytłumaczyć, lubię anal, bo mam wibrator i lubię po prostu jak dziewczyna mnie, że tak powiem, bardzo mnie to podnieca. Aha, rozumiem. Wiesz, tu jakiś paluszek, tu to. No i seks klasyczny. Seks na stojący, nie wiem, wiesz, o co mi chodzi? No rozumiem. Że na przykład się opierasz o jakąś szafę, ja od tyłu. No rozumiem. Lodzik tak zwany. Mhm. Po seminarsku. Mhm. Na misjonarza, to znaczy się. Mhm. No 6-9, tylko wiesz, problem jest taki, że żeby właśnie ten seks był katolicki, to musiałabyś być ogolona. Ja nie wiem, czy mogę na coś takiego liczyć. Jest. I przed spotkaniem mogłabyś się jeszcze raz tak, wiesz, przejechać. Wiesz, o co chodzi? Bo po prostu, wiesz, to musi być po katolicku. Ja nie chcę po prostu grzeszyć, że tak powiem. I tak grzeszysz. No, ale to są takie mini grzeszki, jak to się mówi. Wiesz, dużo, dużo większym grzechem jest właśnie jakbym po japońsku to robił, wiesz, o co chodzi. Powiedz mi, co to jest za numer, z którego to jest jakiś tam stacjonarny od was w plebanii, czy jak? To jest tak, dokładnie, to jest numer tutaj z recepcji, że tak powiem, recepcji. No nie wiem, tutaj pani do niego ma dostęp, pani, która nam gotuje, pani, która sprząta i generalnie każdy ksiądz. Aha, jeżeli na przykład, bo wiadomo, są różne niewypały, chodzi też o nasze bezpieczeństwo, jak ja mogę sprawdzić, czy numer, z którego dzwonisz, jest właściwie, jak ja się mogę z tobą skontaktować? Oczywiście nie zadzwonię i nie powiem, że ten o to chodzi, nie? No,
Na ten numer mogę dzwonić i jeżeli potrzebowałabym spytać, to kto to w ogóle odbierze ten telefon? No ten telefon, powiem ci, że właśnie jest taki problem, że może odebrać proboszcz i... Aha, rozumiem. A tylko wiesz, jeszcze z proboszczem to pół biedy, jakby to proboszcz odebrał, to by cię do siebie zaprosił po prostu. Gorzej by było, jakby właśnie pani gospodyni tutaj odebrała ten numer, bo ona, wiesz, ona... Do której gospodyni tam siedzi? Pani gospodyni, znaczy się, ona tu mieszka generalnie i ma pokój koło recepcji, więc ona jest zawsze najbliżej, bo my mamy na piętrze i tyle, no. A i tak najczęściej, a proboszcz to i tak najczęściej w garażu jest tutaj, bo on dopiero samochód sobie kupił i że tak powiem, nie odstępuje go na krok. Ale wiesz, jest jeszcze taka ewentualność, że jak ty mówisz, że ty masz mieszkanie swoje, to ja się zapytam proboszcza, czy by mi pożyczył BMK i bym po prostu do was przyjechał. Co ty na to? Nie ma problemu. To w takim wypadku nie ma problemu, tak? Nie ma problemu, tak jak mówię, to jest bardzo dyskretne mieszkanko, tak jak mówię, nikt nie będzie cię widział, jak wchodzisz, bo jest tylko jedna koleżanka, która śpi w trzecim pokoju, są tak pokoje ustawione, że nikt cię nie zobaczy. Czyli po prostu, ja właśnie chciałam się zapytać, macie tam te wibratory, o których wcześniej wspominałam, czy musiałbym swój przywieźć? Tak, jest spokojnie. A kajdanki? Nie, tego nie mam. Wiesz, ja mam takie różowe kajdanki, to ja nie wiem, jeśli mógłbym po prostu własny asortyment przywieźć? Oczywiście, jak najbardziej. Czyli z tym nie byłoby problemów? Nie ma najmniejszych problemów. I jeszcze mam takie pytanie, czy po prostu nie jesteś aż tak wierząca, że masz jakiś problem, żeby po prostu się przespać z księdzem? Nie, kochanie, jestem katoliczką, ale no, grzech to mówić, ale no, taką katoliczką się już. To znaczy, co grzechem mówić? Niby wierzę, a do kościoła nie chodzę, ale to tylko z czystego lenistwa, nie? Nie mam jakichś przekonań. Aha, czyli pani jest po prostu sobą wierzącą, tak? Stara się po prostu żyć wedle przykazań i tylko nie chodzi do kościoła z braku czasu, tak? No, z lenistwa nawet. To nie chodzi o brak czasu. Bo a to wiesz, zawsze pan, nasz ojciec, pan Bóg nam wybaczy takie grzeszki. Wiesz, każdemu, każdy może się potknąć w życiu, każdy może popełnić błąd i pan Bóg to rozumie. Ale wiesz, też nie jestem tu, żeby ci kazania robić, a tu chcę po prostu bzyknąć, wiesz, że tak powiem. Ale ja sobie lubię porozmawiać, także że jak wejdziesz, to bez problemu możemy pogadać. Ale jak w co, jak wejdę w ciebie? Czy kiedy wejdę? Nie rozumiem. Ale jak wejdę w ciebie, chcesz rozmawiać? No, dlaczego nie? A to, nie, chyba bym się nie potrafił skupić. Bo ja, wiesz, bo nie, ja... dobra, no przecież jeżeli na tyle godzin, to się tam... No wiadomo, tylko mam takie pytanie, jest jakaś restauracja blisko was, czy żebyśmy sobie jakieś coś do picia zamówili, czy coś do jedzenia? Na tej restauracji to żadnej nie ma, to jest tylko pizzeria do 23 niedaleko, koło tej nowej galerii. No tylko, że po 24 bym przyjechał, to wiesz. Aha. No nie, to nie... Jest kebab, do której ten kebab jest? Ja nie wiem, właśnie z kebabem jest. Niedaleko jest też kebab. A kebaba, jak chcesz, to my zrobimy kebaba. Nie wiem, czy też oferujesz kebaba. To znaczy? To znaczy fiut między piersi. No, nie ma problemu. Nie ma problemu, tak? Tak bardziej piwo, wiesz, jakbyś przywiózł o jedzenie, to tam wiesz. Czyli bardziej jakieś piwo, jakaś Coca-Cola, tu nie wiem, woda święcona. Nie, Coca-Cola raczej nie, bardziej piwo. Tak, i drineczki byśmy sobie tam zrobili, czy coś? Ja wódki. W ogóle nie lubię, drinków też nie piję tam. A jakie piwo preferujesz, to że tak powiem, to zrobię? Obojętnie, nie ma problemu żadnego przed żadnym piwem, najlepiej warka czerwona albo warka strong. Aha, jeszcze mam takie pytanie, połykasz? Tak. I jeszcze mam takie pytanie, wiesz, ale to jest takie już trochę personalne. No. Zazwyczaj na miejscu się o takie rzeczy pytam, bo wiesz, mnie bardzo kręcił swojego czasu taki porno z Saszą Grey, w którym ona połyka, a potem tak, że tak powiem, tak usta zaciska i jej po wardze spływa. Ja nie wiem, czy mogłabyś to dla mnie zrobić po prostu. Nie ma problemu żadnego. Okej, okay, dobrze, no to widzisz, to mi się podoba, taki profesjonalizm tak zwany. Ja jestem na przykład profesjonalistą w swoim zawodzie i się cieszę. I tak, czyli do której? Do 5 godziny by było, tak? No do 5, znaczy o 5 mam tramwaj. No tylko, że to u ciebie by było. Przepraszam, najpóźniej o 5 do 6 muszę tramwajem wyjechać stąd, nie? Tylko, że jak ja bym do ciebie przyjechał, to też musisz tramwajem wracać? Proszę? Jak ja bym do ciebie przyjechał, też musisz tramwajem wracać? Znaczy ja i tak jestem zawsze, a ja muszę potem do domu do Bytomia jechać. To jest prywatne mieszkanko, które po prostu dzielimy z koleżanką i na usługi. Dorabiamy, jak to mówić, nie? Jesteśmy tylko, tak jak mówię, we dwie.
Aha, czyli wy sobie po prostu tak jak mówię, dorabiacie. Ona mnie zobaczy, także bez obaw, nie? Aha, dobrze, a to rozumiem, wiesz, ale jest jeszcze taka ewentualność, że jak chcesz i byś tam nie jakąś godzinkę jeszcze mi sypnęła, ja ją oczywiście opłacę, to ja bym cię mógł potem do Bytomia zawieźć. Bo no wiesz, to pokadamy na miejscu, w każdym bo razie mam tam, muszę być w Bytomiu najpóźniej, nie? No rozumiem, bo wiesz, ja już tutaj jestem dogadany z proboszczem, że on mi swoją BMW pożyczy, więc aż do godziny 7, bo o 7 przychodzą ministranci i mamy różaniec, tak jak mówiłem. I ja po prostu muszę się, że tak powiem, wyciumciać przed właśnie takimi spotkaniami, bo potem, no po prostu, aha, muszę po prostu z takich myśli, że tak powiem, demonich odejść. Wiesz, o co chodzi. No rozumiem cię. Dobrze, no to nie grzeszmy już no dalej. No to powiedz ci i daj mi znać, bo ja ci powiem, bo jest godzina 20:10, daj mi do 21:00 znać. No, czyli mam zaraz, no dobrze. Jakbyś mógł. Dobrze, no to ja teraz. Znaczy, nie, że zaraz musisz być na 22, bo może być na 24, ale musisz mi potwierdzić, wiesz? Dobrze, to ja. Potem nie wiem, co robić. Tak, to będę zajmę sobie. No, no seks uprawiać, jak nie wiesz, co robić. Seks uprawiać trzeba. To mówię, jak ty powiesz, że na 24 przyjdziesz, a nie potwierdzisz mi, no to ja będę sobie na tą 24 pierwszą umawiała. A jeżeli potwierdzisz, to już od tej godziny wiesz, tam sobie spokój. A to wiesz, jakbyś mnie zlała, to ja bym ci nie dał rozgrzeszenia. To znaczy? No to znaczy, że żebyśmy byli tutaj w konflikcie grzechowym z Panem Bogiem. Dobra, pogadam na mnie, jeżeli masz ochotę, nie będziemy teraz tym, bo linia w tym momencie jest zablokowana, ja bym się tylko prosiła, żebyś potwierdził, okej? Okay? Dobrze, to ja potwierdzę, tak więc no żegnam się z Tobą serdecznie i od pej do usłyszenia. No trzymaj to się, cześć. No, pa, pa.